Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z moich przygód w Bannerlordzie Multi. Tym razem gramy tryb kapitański i słuchajcie, uczę się, wdrażam się i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Widzę, że gramy z Nordami teraz, z Turgią. I będzie to tryb kapitański, więc teraz sterujemy jednostkami. Natomiast to, co będę chciał zrobić... Dobra, leży. Postaram się zagrać jak najbardziej pod drużynkę, wystalkować. Jakie taktyki tutaj są kiedyś grane? Pamiętam, że w tym trybie kapitańskim nawet w miarę jakieś te 2 lata temu, jak trochę grałem, to mi nawet szło. Okej, zadano wrażenia, fajne. Ops. Czekajcie, czekajcie. O, jestem na hita. Teraz mu tarczę rozłamiemy. Ops. No i ładnie, leży. Jeszcze żyje. Okej. 112 w konia. Dwóch nas sieknął. Nieźle. Jeszcze 2 minuty, dobra. Może zagramy sobie teraz drużynnikiem na rozgrzeweczkę. O, 70, tarczy na plecach. I leży. RDL. No, prawie. Rozpędźmy się. No i ładnie zadane. 58. No prawie. Na headshota szedłem. Dobra, teraz z tym spróbujemy. Spędzimy się. O, leży. 7 obrażeń z taranu. No jak ładnie zawinął. Oberwałem. Dobra, jeszcze minuta. Leży drugi. O, nie trafiłem. U, 13 obrażeń trafionych. 27. No dobra, coś tu siekam, trzeba przyznać. Kolejny leży. Następny. Jakoś powiem wam, że to lepiej wygląda. Ładnie mnie trafił. 4-3-1. 18 sekund zostało do rozpoczęcia gry. Kurde, swoich trafiłem. Dobra, leży kolejny. Okej, mamy. Więc zaczynamy giereczkę i chyba pójdę wariagami. Rębajło, krzepkość. Rębajło, co? Śmierć, wszystko na drodze. 17 do obrażeń zadawanych ubraniom wręcz. No i lecimy. Wszyscy u nas biorą wariagów. Nie, dobra, ktoś zmienił na konie, 2. Nie, to tylko ja mam wariagów, tak naprawdę. Ktoś ma berzerków. W porządku, sztywniana zbroja, specjalista od toporów. Moja ekipa za mną. Teraz tak. Idę z... Tutaj idziemy, idziemy. Wszyscy obok siebie. Musimy przejąć punkciory na mapie, nie? Mam 17 ludzi. Ten Ginger Nuts również. Ktoś u nas biegnie na górę. Move out! Chodźcie. Zdobywamy jedną flagę. Zastanawiam się, co ci idą nasi, dobra. Wesprzemy tych konnych tutaj. Tracimy teraz punkt B. Dobra, oni zdobyli ten punkt B.
idziemy teraz tutaj, żeby to zdobyć. Szybko. Jeszcze bez żadnych potyczek jak na razie. Dobra, pojawia się piechota. Wroga. Zdobądźmy to A. Do przodu delikatnie, do przodu. Do ataku. Za mną. Stawmy się. Punkt będzie zdobyty zaraz. Nasi idą z tej strony. Dobra, to ja wesprę te konice. Wesprę tutaj. Za mną. Łuki strzela, a widzę, gdzie ci łucznicy strzelają, dobra. Powoli. Shield wall. Do przodu. Jeszcze idziemy. Tak, ustawmy się. Jest problem. Stać, bo nie ma moich pomocy. Potrzebuję pomocy, wsparcia moich. Widzę, że muszę ich wytrzymać tutaj jak najdłużej. To jest gracz. Walczę teraz z graczem, dla tych, którzy nie wiedzą. Jest problem. Niestety padłem. Czy jest ktoś jeszcze z mojego działu, do którego mogę? Nie za bardzo. Ale wytrzymałem dość długo. Mam nadzieję, że ci moi teraz na tyłach robią im różnicę. Bo niestety wysunąłem się za bardzo i mnie zaatakowali. Ale moi tutaj berserkerzy wołali bez tarcz, wiesz, na plecy, omijając strzelców. Więc wygląda to dobrze. Tylko jeszcze ten Mandy ma całą armię 13 ludzi. Niestety ja straciłem oddział. Normalnie po śmierci tutaj, jak zginę jako kapitan, mogę się wcielić w swojego żołnierza. Jeszcze Mandy ma jeden pełny oddział. Też ma ten oddział Mandy'ego. O! Dobrze. Świetnie. Ej, chyba wygramy. 11, 18, 20. Nie no, mamy mniej niż oni. Zobaczymy, jak to pójdzie. Stoną dwóch ludzi. Trochę się nie skoordynowaliśmy, nie? Bo wiecie, oni na mnie się rzucili we trójkę. Ja przytrzymywałem jak najdłużej, myślałem, że moi wtedy wejdą mi na plecy. To chyba próbowali zrobić, ale nie wyszło to idealnie. Ostro mnie teraz przytrzepili. Został sam ten ziomek z czterema. No dobra, to już... Tutaj się nic nie uda. Będzie jeszcze jakieś punkty starał się dobić. Zostało mu tylko kilku ludzi. No, ten Mandy, zobaczcie, on 13 ludzi jeszcze ma. Został do samego końca. Na tym środku. Jeszcze jeden tutaj biega. Nie, ale nie dają rady raczej. Coś pisze? To jest dziennik witamny? Nie. Dobra, jak to wygląda? Neptun 26. No ja, tragicznie mi poszło, ale widzę, że u nich też. Ktoś stracił 18 ludzi. A zabił tylko dwóch. A ja straciłem 17, zabiłem 3 i 2 asysty. I byłem najgorszy. Ale przegraliśmy. Wydaje mi się, że gdyby mieli lepszego gracza niż ja, to może by było to lepsze. Co ja taki czerwony jestem? Muszę te światło zmienić sobie, to może teraz będzie lepiej.
Nie, to po prostu wybaczcie, takie mam tutaj teraz oświetlenie tego pokoju. Widzę, że on jeszcze tutaj śmiga. Jeden na dziewięć. No, dorwali go. No, konia mu zrzucili, ale to i tak go nie wiem, czemu nie rzucili na niego tych ludzi. Dobra. Niestety Sturgia i przegrywa z cesarstwem. Chyba jagów mógłbym jeszcze mieć więcej. Może wezmę łuki teraz. Czy oni, kurczę, są na tyle... drużynników. Nie, wezmę sobie łupieżców teraz. Nie. Wejdę też wariagami. Polecę znowu wariagami. I będę się trzymał bliżej naszych ludzi, bo zobaczcie, że my tutaj... Ja będę szedł teraz z nimi. Gdzie my idziemy? Widzę, że się wycofujemy. Chyba będziemy pchać się na górę i będziemy tej góry osłaniać, czy nie? Idę za tą ekipą tutaj. To tamtych łuczników zostawiamy trochę samych sobie. To jest dobrym pomysłem, chyba nie. Ustawmy się tutaj. Czy górę, w tę stronę ktoś tam pilnuje? Jak gdzie jest? Przeciwnicy są tutaj. Zajmują nam od razu te... Czy my idziemy do nich? Musimy ich zaatakować, bo jest źle. No zobaczę, wszystko nam przejmują. Jeszcze łucznicy do nas strzelają. Mostro tutaj ładują. Chodźcie tutaj. Przyzwą. Nie wiem, czy to wzgórze nam się zdaje, czy my tutaj coś się dozwalamy. Nasi tam o tą flagę walczą. Czy oni z kimś walczą? Dobra, tam idzie pomoc im. Tu przyjmuję trochę obrażeń. Przyjmujemy trochę obrażeń. Jeszcze niżej. Okej, zaczynają uciekać. O, teraz po plecach dostają, ładnie. Patrzcie, teraz zrobił gościu błąd. A jak jest z moim pingiem w ogóle? 47, nie jest źle. Myślałem, że mój net jest taki turbo słaby. Ale nie. Idziemy do przodu teraz. Boję się tych konnych, jak zejdę niżej. Trochę się tego obawiam, ale dobra. Nie mur tarcz, a szereg. Szereg szybko, idziemy tutaj. Idziemy do ataku. Do ataku, łucznicy strzelają z góry. Dobrze. O, teraz muszę przeuważać, bo drugi oddział przyszedł. Tu jest gracz. Wybili mnie. Niestety ich było dwa oddziały. Ale teraz to pokonałem 12 ludzi. Teraz moi łucznicy tutaj działają. Ja niestety straciłem wszystkich. Muszę się ślepy nauczyć, ale na plecach moi działają jeszcze. Zobaczmy. Tego jednego już całkowicie nie ma. Okej, to jest taki pas, którym ja walczyłem. Tutaj nasz fajnie działa. W plecach. Obok.
jeszcze tych mamy? To jest może do wygrania. Jeszcze ten Mandy tutaj. O, o. Teraz jakiś tam wynik zrobiłem. Widzę, jak fajnie on bije. Tutaj stara się uderzyć bokiem, tak? Kto to jeszcze u nas biegnie? O, ten. Kto on strzela? Czemu do swoich strzela? No i patrz, został nam jeden łucznik. Chcą go wyrzucić. Tak, ja też akceptuję. F10. Bo on nam przegrywa gierkę. To jest ten, który na samym początku tutaj w las i zobaczył, on do swoich strzela. On do swoich strzela. Ten cały Turinganin. Niedobrze. My traps were buggy. Okej, że zbugowały się jego wojska, ale wywaliliśmy go. Wywaliliśmy go. Widzę, że oni są z jednego klanu. Ten cuch Mandy i cuch Gems. Ten się znowu tutaj wrócił. Mówi, że co, że jego jednostki się zablokowały. Mogło tak być. Mogło tak być, że się zablokowały. To me! Co robimy? Idziemy, idziemy. Idę za nimi. To zejście tutaj na dół było całkiem przyjemne. Pokonałem 12 przeciwników, mając ludzi 17. No to nie poszło to idealnie pod tym względem. Teraz tak. Tu ich fajnie wystrzelamy. Idę szybko zdobyć tamten, tamten punkt. O, konnica moja wjechała. Tam na dół. Ja dalej biegnę. Szybko po ten punkt dzior. Tutaj mamy punkt C. I jest piechota wroga. Move out! Forward! Dobra, 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 dobra. Idziemy do przodu z jednostkami. Idziemy, 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 idziemy. Dobra, ja bokiem trochę, ja bokiem trochę w lewo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. To teraz. Do ataku moi tutaj. Dobra, 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 wszyscy tutaj w jednym miejscu. To my idziemy po łuczniku, my idziemy po łuczniku. Moi wariacy po łuczniku. Teraz do ataku. Leży. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, muszę uważać, bo swoje jednostki nie. To lepiej wygląda. O, o, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz zamykamy, teraz ich zamykamy. Schodzimy. Schodzimy, schodzimy. No i ładnie. Chodzimy tutaj. Dostał. On me! Tam jest jakaś ekipa. Idę na ten punkt przejąć. Żeby tam się morale nie skończyło. Moi są tam, walczą cały czas. Jak jest z przeciwnikami? 17 jeszcze jeden ma ludzi. Ja mam 15, dobra. Zdobędźmy ten punkt B. Czego już nie mogę zdobyć. On już jest... A nie, mogę, mogę, dobra. Mogę, mogę ten punkt B zdobyć. Wow, 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 wow. Nie powinienem chyba moim pomagać. Im się teraz widzi. Tak, dostaliśmy w pierdziel przez to, że im nie pomagałem. Forward! Where
Źle zrobiłem, bardzo źle zrobiłem. Nie wiedziałem, że wiecie, 13 ludzi wybije pół oddziału mojego tam. Dobra, leży katafrak. To jest gracz. Dostał. Dobra, jak na razie idziemy dobrze. Mamy, został ostatni ziomek. Został ostatni ziomek. Może inaczej, wezmę sobie jakąś inną broń. Stick to me! Nie mam innej broni tutaj do wzięcia. Give him hell! Wow. Nie dobrze. Stay close! Oberwał. On me! To mi tego konia będzie chciał wybić, nie? Tam jest kolejny. Natomiast co ja mogę zrobić? Ja mogę pójść teraz... Get moving! Follow me! Wiem co zrobię, stanę tu. Forward! At them! Move! Attack! Dostał kolejny cios. O, to jest takie, wiecie, już... No, to bardziej, bardzo w tej grze nie lubię. Forward! Attack! Move! Teraz tak, czy coś moimi piszą, czy oni mogą w ogóle cokolwiek pisać? After me! Trzy minuty, dobra, ja tu wygrywam, wystarczy, że ja tutaj... O, musi mnie ściorać. Ja jego, nie? No i mamy. Ugrałem to. Nice! Mamy to. Dobra, przeprosiłem, że jeśli to brało, długo trwało, bo jestem nowy w multi. Ale idzie dobrze. 44, 40. Te punkty nawet mi skoczyły. Fajnie zagraliśmy. Zwycięstwo. I trzeba przyznać, że chyba ja to ugrałem. Ale nie wiem, nie, ciężko mi teraz to ocenić. I ta taktyka z wejściem tam zadziałała, więc idziemy raz jeszcze. Idziemy raz jeszcze. Ale to przyjemnie wyglądało. Cała tam ekipa idzie. A, też są gracze, którzy grają od Early Accessu, jak ja. With me! After with me! Follow me! Follow me! Onwards! Nie widzę przeciwników teraz, jak przedtem ich widziałem tutaj. After me! To teraz ich nie widać. On me! Idziemy, nasi kogi tu są. Move! Stand apart! Get moving! Podchodzimy. To chce... Get moving! O! Zmienił formację. Onwards! Chodźcie szybko te dwa punkty.
Jeden oni, a teraz jeden my. Teraz zdobędziemy. Stawcie się lepiej. To jest zdobyte. Chodzi o to, że jak oni wejdą, to ja ich wybiegnę. Muszę się zorientować w bitwie, gdzie są przeciwnicy. Tu są przeciwnicy. O, tu by było świetnie, żeby strzelać w nich. Idziemy wszyscy razem, bo tam już walka trwa na dole. Tylko szybko. Mogłem ich próbować zajść, ale nie zdążyłbym. Wolę chyba wykorzystać siłę naszej piechoty. Walczyć wspólnie. Dobrze. Wiecie co, nie będę ich gonił. Zamkniemy tych. Nie będę ich gonił. Zamknę tutaj. Jeden za mną idzie, na plecach nam. A my zamykamy ich, patrzcie. Tylko, że trochę za późno. Trochę długo to trwało. Ten jeden chce grać. O, nie po nas. Rozbili nas. Kurde. Ale ładnie, ja pocisnąłem znowu dobrze. Niestety. Ktoś tu wpisał? Nie. Okrzyki. Ale mogę wyłączyć, bądź poczuć sobie okrzyki. Niestety, rozbili nas ostro. Może za długo to trwało, jak ja podbiegłem. Ja pobiegłem na te plecy, zbejtowałem się za tymi jednymi, którzy uciekali. Ale tak ogólnie, no to ciężko. Przez mojej drużyny mam drugi wynik, jeśli chodzi o zabójstwo tych żołnierzy. Tylko też nie zawsze o to chodzi. Czasami ktoś stankuje na siebie wszystko i dzięki temu wygramy bitwę. No i tutaj mogło być podobnie, nie? Tak, tutaj już końcóweczka jest. Ci mają solóweczkę. Brinkian. I teraz tu. Brinkian dostał. O, to może być dla niego teraz. No nie, dam radę wyjść z tego. Solo na nich. Ale to też jest ciekawe, nie? Że gracze tak respektują nawet takich graczy solo. Ciekawe, że byłby w stanie solo tutaj ich wyjeździć. W sumie ma full HP jeszcze gość. No i tyle. I to jest już koniec chyba, tak? To już jest koniec. Ta drużyna została wyeliminowana. Porażka, koniec bitwy. Szkoda. Ale było kilka rund naprawdę fajnych i nie jestem tutaj wymieniony. No nie, no oczywiście, że nie jestem. Ale jakbym tak spojrzał, a już tabu nie mogę odpalić. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, no to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo. Mam nadzieję, że giereczka wam się podoba. W następnym przejrzymy sobie, co można robić za to doświadczenie. I cóż, 8 poziom. Ukończone rozgrywki nieklasyfikujące tutaj najpierw, zanim w ogóle rankingi będzie można grać. Patrzcie, tutaj jest system rankedów. I to jest coś, co chcielibyśmy zrobić. Dajcie mi znać, co sądzicie o giereczce. Jeżeli macie jakieś tipy, chcielibyście wspólnie pograć, czy cokolwiek, zapraszam na Discorda. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.